Cześć, ludzie kochane. Widzisz, jest tak. Kilku czy kilkunastu widzów pisze do mnie w wiadomościach, co się ze mną dzieje, że ja ostatnio nic nie nagrywam. Jakby to wam powiedzieć, to ja się, kurde, starzeję i zdrowie się sypie. Teraz tak, 28 stycznia mam kwalifikację do operacji serca. Ale jak ta kwalifikacja będzie wyglądała i co tam powiedzą, kiedy będzie ta operacja, to tego ja nie wiem. No bo skąd mam wiedzieć? Zawsze wyjdzie coś. Jak nie ta operacja, to jedna, druga, trzecia, coś się dzieje. Czasami ja ledwo siedzę i wasze filmy oglądam. Ale i tak oglądam tam. Ja wiem, może dziennie jest 50 filmów, a może więcej, jak są nie za długie. I tak ja w ogóle myślałem, że już od listopada, tak myślałem, że jak mi się uda, odłożę trochę kasy, to w listopadzie skoczę do zagrody rybackiej. Ojejku, kiedy ja tam ostatni raz byłem, chyba rok, półtora roku temu, może rok, już nie pamiętam, też mam ochotę przecież na rybkę. A może gdzieś i dopiero garni, ale tu nic z tego. Albo ze względów choroby, albo z innego względu się nie udaje wyskoczyć gdziekolwiek. Ale najczęściej to właśnie jest ze względów chorobowych. Tu ją akurat nie przygotowałem, ale mam taką kartkę do lekarki, do gastrologa. Mówię, pani doktor, czego ja nie mogę jeść, żeby sobie nie zaszkodzić za bardzo? To mi wypisała listę, co ja nie mogę jeść. No i dzwoniła kiedyś tam córka, to jej powiedziałem, czego ja nie mogę jeść. Córka słucha i mówi, tatuś, to ty masz przejebane. Znowu, jak bratu czytałem, czego ja nie mogę jeść, to mówi, ty, to już jest połowa? Czy dopiero zaczynasz czytać? Ja mówię, nie, dopiero zaczynam. Mówi, to dalej już nie czytaj. To może ty powiedz, co ty możesz jeść. To będzie mniej do gadania. Tego nie rób, tego nie jedz, tego nie. Kardiolog też zawsze coś powie, czego nie. I takie to ludzie. I słuchajcie, ja nie dlatego nagrywam, bo nie chcę, tylko ja nie mogę. I tak jak mówię, chcę gdzieś wyskoczyć, ale nie mogę. Ileś ja w domu będę kręcił, nagrywał w kółko Macieju. Kiedyś nagrywałem coś tam w kuchni, coś upichciłem, coś zrobiłem. To nawet Piotrek Ogiński, ten z Kocham Gotować, to mój kanał wziął do swoich polecanych. A teraz widziałem, zlikwidował mój kanał. Czyli tak to jest. Jedni przyjmują, subskrybują, drudzy usuwają. Jak ja cokolwiek, kiedykolwiek nagram, i to prawdopodobnie w przyszłym roku, bo w tym roku znowu mi się nie uda, to ci, którzy mnie subskrybują, to będą widzieli, kiedy
dodałem jakikolwiek film. A, i mam nadzieję, że jeszcze przed samymi świętami dam radę i zdążę nagrać film z życzeniami świątecznymi. Dobra, dłużej wam nie będę marudził, nie będę zawracał głowy. Trzymcie się, ludzie kochane, uważajcie na siebie. Cześć.